Witajcie. Kilka dni temu dostałam taki list. Prowadzę rekrutację do kampanii edukacyjnej, mającej na celu zwiększenie świadomości na temat walorów odżywczych, składu i kulinarnych zalet oleju rzepakowego oraz walki z popularnymi mitami na temat oleju rzepakowego. W ramach zadania oczekujemy przygotowania filmu na YouTube z lokowaniem oleju rzepakowego i widocznym polem kwitnącego rzepaku. W odcinku można opowiedzieć o zaletach oleju rzepakowego, korzyściach wynikających ze stosowania, przedstawić ciekawostki, opowiedzieć o faktach i mitach. W materiale mogą się też pojawić przepisy, w których jest wykorzystywany olej rzepakowy. Jeśli byłaby Pani zainteresowana współpracą, proszę o informację zwrotną z wyceną, lokowania w filmie YouTube oraz informację, czy wystawia Pani faktury, czy rozlicza się w oparciu o umowę o dzieło. To jest list zapraszający do kampanii reklamowej, a bohaterem tej kampanii reklamowej ma być olej rzepakowy. Mówię o tym dlatego, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej zobaczycie filmy o oleju rzepakowym i będą to filmy sponsorowane przez producentów oleju rzepakowego. Są różne stowarzyszenia producentów oleju, sprzedawców tego oleju, które mają na celu zwiększenie sprzedaży. Dlaczego akurat reklamuje się olej rzepakowy? Dlatego, że olej rzepakowy jest tani w produkcji i masowo sprzedawany zarówno do fabryk, gdzie wytwarza się żywność, jak i do osób, takich jak być może Ty. I tworzy się takie przekonanie, że olej rzepakowy jest dobry na wszystko. Ponieważ dostałam taki list, oczywiście ten film nie jest sponsorowany i z wielką przyjemnością opowiem, dlaczego nigdy nie używam oleju rzepakowego. Dlatego, że jest to olej, który nie tylko nie wnosi żadnych wartości odżywczych, ale też może być bardzo szkodliwy, jak wskazują badania. I tu dodam, że nie jestem naukowcem, nie jestem lekarzem, jestem tylko człowiekiem z pasją. Pasjami lubię czytać, bardzo interesuję się odkryciami najnowszej medycyny i nauki. I to, co dzisiaj opowiem, jest oparte na nowych badaniach naukowych, których listę oczywiście znajdziecie pod filmem. Pojechałam dzisiaj rowerem przez okoliczne pola w poszukiwaniu pól kwitnącego rzepaku. Nie znalazłam. Moja sukienka jest w kolorze kwitnącego rzepaku. I tych pól kwitnącego rzepaku nie jest w Polsce tak dużo, jak mogłoby się wydawać, no bo skoro to jest nasz najbardziej popularny olej, to można by myśleć, że wszędzie w Polsce rośnie rzepak oraz, że olej sprzedawany w Polsce jest wytwarzany z polskiego rzepaku. To nie jest prawda. Ale zacznijmy od początku. Mówi się, że rzepak, znaczy ci, którzy mówią, że jest tak niezwykły, wartościowy i że jest jedną z najstarszych roślin uprawnych. To prawda, rzepak jest jedną z najstarszych roślin uprawnych. Czytałam, że w starożytnych Chinach w V wieku przed naszą erą już znany był rzepak. Tylko, że to był zupełnie inny rzepak niż dzisiaj. I on był do zupełnie czegoś innego używany. Dlatego, że ten starożytny rzepak, raz, że pochodził z innych gatunków rzepaku, dlatego, że jest wiele różnych gatunków. Na przykład ten rzepak starożytny ze starożytnych Chin to była odmiana Brassica campestris, czyli rzepak wiejski, rolny campestris. A poza tym w starożytnych Chinach oraz w innych starożytnych okolicach, gdzie uprawiano rzepak albo zbierano ten dziki rzepak z pól i go używano, to nie robiono z niego oleju, z niektórymi wyjątkami, dlatego że były też odmiany oleiste tego właśnie rzepaku wiejskiego, czyli tego Brassica campestris, były odmiany oleiste i z nich wyciskano trochę oleju. Ale generalnie rzepak, jeżeli zbierano i uprawiano, to dlatego, że jedzono jego liście albo korzenie. Czyli nie był to olej, nie była to roślina używana do tworzenia oleju, a już na pewno nie takiego oleju, jaki dzisiaj jest sprzedawany w większości sklepów i jest używany do produkcji żywności, czyli oleju,
który jest zrobiony z bardzo modyfikowanych nasion oraz bardzo, bardzo wysoko fabrycznie przetworzony i zawierający pozostałości różnych substancji chemicznych, o czym za chwilę też opowiem. Chciałam tylko powiedzieć, że ta jedna z najstarszych roślin uprawnych, oczywiście, to prawda, dla liści i dla korzeni, które jedzono wtedy jak kapustę. Jest kilka powodów, dlaczego olej rzepakowy jest szkodliwy. I w tym filmie chciałabym o tym opowiedzieć, czyli skąd bierze się w ogóle rzepak, skąd bierze się nasiona rzepaku, w jaki sposób się je przetwarza, czyli w jaki sposób powstaje olej rzepakowy oraz co w tym oleju rzepakowym jest. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek określenie erukowy, kwas erukowy. A czy może przypominacie sobie, jeżeli pamiętacie świat przed rokiem 1970? Czy gdziekolwiek można było kupić olej rzepakowy? Nie. Dlatego, że oleju rzepakowego wtedy jeszcze nie sprzedawano jako olej nadający się do jedzenia. Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że rzepak w swojej naturalnej postaci zawiera bardzo toksyczną substancję, która nazywa się kwas erukowy. I tak jak przez wieki korzystano z rzepaku i nawet robiono z niego olej, ale był to olej służący do celów wyłącznie przemysłowych, do lamp, do silników. Podczas rewolucji przemysłowej był potrzebny olej, to używano też oleju rzepakowego, ale nikt tego oleju rzepakowego nie zjadał, dlatego że kwas erukowy sprawiał, że olej rzepakowy stawał się substancją toksyczną. Na początku lat 70. w Kanadzie naukowcy zaczęli w taki sposób modyfikować nasiona rzepaku, żeby maksymalnie zmniejszyć ilość tego kwasu erukowego. I rzeczywiście udało im się, czyli rzepak, z którego dzisiaj pozyskuje się olej, to nie jest rzepak taki jak rósł kiedyś w starożytnych czasach, tylko to jest rzepak zmodyfikowany w taki sposób, żeby zawierał jak najmniej kwasu erukowego. Nie mówię, że to źle, dlatego że jeżeli usunęliśmy większość toksycznej substancji i sprawiliśmy, że z rośliny możemy robić olej, to w sumie teoretycznie nie ma w tym niczego złego. Pozostałości tego kwasu erukowego wciąż są w oleju rzepakowym, nawet w tym bardzo wysoko przetworzonym oleju rzepakowym, nawet w tym oleju rzepakowym, który zjadamy na przykład z ciasteczkami, albo z krakersami, albo z innymi wyrobami, które można kupić w sklepie. I w 2014 roku Europejska Agencja zajmująca się bezpieczeństwem żywności wydała specjalne rozporządzenie, które określało ilość dozwolonego kwasu erukowego, jaki może się znajdować w kilogramie wyrobu, czyli na przykład oleju rzepakowego. I ustalono, że bezpieczna dawka tego kwasu erukowego wynosi 50 gramów na kilogram produktów. Czyli 50 gramów w kilogramie oleju to jest bezpieczna dawka, a w przypadku żywności dla niemowląt ustalono, że bezpieczna dawka wynosi 10 gramów na kilogram produktu. Dwa lata później, w 2016 roku, Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zauważyła w oficjalnym dokumencie, że małe dzieci mogą przekraczać dopuszczalną dawkę spożycia kwasu erukowego, jedząc wyroby sprzedawane w sklepie, czyli na przykład ciastka, na przykład różne sosy, w których kryje się olej rzepakowy, różne dania z dodatkiem oleju rzepakowego, rozmaite wypieki z dodatkiem oleju rzepakowego, a jak sprawdzicie w składzie swoich ulubionych ciasteczek, herbatników, krakersów, paluszków i innych słodyczy, to z całą pewnością znajdziecie tam olej rzepakowy albo olej roślinny. Pod hasłem olej roślinny może się kryć olej rzepakowy, albo olej słonecznikowy, albo olej palmowy. Wszystkie są tak samo szkodliwe. Ale rzepakowy dodatkowo dlatego, że zawiera ten
kwas erukowy. I tak jak powiedziałam, w przypadku dzieci 10 mg na kilogram jest dozwolone, ale dzieci, które po prostu jedzą to, co jest w sklepie sprzedawane, a ponieważ we wszystkich tych produktach, prawie wszystkich, jest zawarty olej rzepakowy, to uważa się, że małe dzieci mogą spożywać więcej z tym pożywieniem. Także w mleku dla niemowląt przecież jest olej rzepakowy. Więc mogą spożywać więcej niż to dozwolone 10 gramów na kilogram. Czy olej rzepakowy sprzedawany w Polsce pochodzi z Polski? Otóż niekoniecznie. Dlatego, że reklama oleju rzepakowego jest tak skuteczna, że bardzo wiele osób kupuje olej rzepakowy i rolnicy w Polsce nie nadążają z uprawianiem rzepaku. W związku z tym nie tylko Polska, ale w ogóle cała Unia Europejska importuje albo nasiona rzepaku, albo gotowy olej rzepakowy. Więc jeżeli kupujesz olej rzepakowy, niezależnie od tego, jak się nazywa, jak atrakcyjną ma nazwę kojarzącą się z Polską, to jest bardzo prawdopodobne, że ten olej rzepakowy wcale nie pochodzi z Polski, tylko pochodzi z jakiegoś innego kraju. Oto dane, które znalazłam na stronie niemieckiej organizacji, która zajmuje się analizami globalnego rynku upraw rzepaku, przewiduje też, jakie będą uprawy, importy i inne sprawy związane z rzepakiem w przyszłości. I według tych informacji, to są informacje z marca 2021 roku, najwięcej rzepaku sprowadzamy my jako Unia Europejska z Kanady i z Australii. To całkiem bezpiecznie brzmi. Myślę, że gdybym powiedziała, że sprowadzamy z Chin, to poczulibyście większy niepokój, ale oczywiście w przypadku Chin, który jest jednym z największych producentów rzepaku, stosuje się tam zarówno nasiona modyfikowane genetycznie, jak i wiele pestycydów i innych chemicznych substancji na plantacjach, na wielkich przemysłowych plantacjach rzepaku. Ale w Australii i w Kanadzie jest dokładnie tak samo, dlatego że w Australii i w Kanadzie uprawy modyfikowane genetycznie są legalne, dozwolone, a rośliną o największym zasięgu, areale, o największych uprawach modyfikowanych genetycznie jest właśnie rzepak oraz soja w Kanadzie i w Australii. To znaczy, że jeżeli sprowadzamy z Kanady i z Australii nasiona rzepaku lub olej rzepakowy, 90% rzepaku uprawianego w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych to jest rzepak modyfikowany genetycznie. To znaczy, że sprowadzamy genetycznie modyfikowane nasiona oraz olej rzepakowy, co jest zgodne z prawem. Bo słyszeliście na pewno, że w Polsce nie można uprawiać roślin ani żadnych organizmów genetycznie modyfikowanych, ale prawo nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy sprowadzali gotowe nasiona genetycznie modyfikowane albo produkty, na przykład paszę zrobioną z dodatkiem genetycznie modyfikowanych roślin. Więc olej rzepakowy sprowadzany z Kanady i z Australii na 90% jest genetycznie modyfikowany i ponieważ na wielkich plantacjach świata stosuje się bardzo obficie pestycydy, to jest też bogaty w pestycydy, a ponieważ przy wielostopniowej produkcji, skomplikowanej, złożonej produkcji oleju rzepakowego, rafinowanego, używa się bardzo wielu substancji chemicznych, to wszystko w tym oleju potem można znaleźć. Znalazłam też informacje z zeszłego roku, 2021, dotyczące importu już do Polski rzepaku, więc sprowadziliśmy 210 tysięcy ton nasion rzepaku. To jest wzrost o 11% w stosunku do poprzedniego roku. Mówimy o 2021. I sprowadzaliśmy ten rzepak głównie z Ukrainy. I teraz znów można by pomyśleć, na Ukrainie przecież też zabronione jest
uprawianie roślin genetycznie modyfikowanych, ale jeżeli sprawdzicie w wielu źródłach w internecie, w źródłach, w różnych informacjach rolniczych, biuletynach rolniczych, wszyscy wiedzą, że oczywiście wprawdzie w Ukrainie nielegalne jest uprawianie roślin genetycznie modyfikowanych, ale rzeczywistość jest zupełnie inna i uważa się, że do 50% upraw soi jest genetycznie modyfikowana w Ukrainie i kilkanaście procent upraw rzepaku jest genetycznie modyfikowana w Ukrainie, dlatego że nikt tam specjalnie się tym nie przejmuje i tego nie sprawdza. Mówię oczywiście o zeszłym roku, nie teraz, bo w tym roku sytuacja na Ukrainie jest zupełnie inna, więc w tym roku Unia Europejska i Polska będą sprowadzały rzepak z innych źródeł, z innych krajów. I jeszcze jedna informacja, to jest najnowsza informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z marca tego roku, 2022 roku. To jest specjalne opracowanie Ministerstwa Rolnictwa pod tytułem Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi z 2021 roku i w tym artykule jest dokładnie opisane, bo to oczywiście jest wszystko sprawdzane oficjalnie, zapisywane, dodawane, odejmowane, więc dokładnie wiadomo, co importujemy, co eksportujemy. I w tym sprawozdaniu Ministerstwa Rolnictwa jest napisane, że jednym z głównych artykułów importowanych do Polski są nasiona rzepaku oraz olej rzepakowy. To znaczy, tak jak mówiłam, że jeżeli idziesz do polskiego sklepu i kupujesz olej rzepakowy z polską nazwą na etykiecie, to wcale nie oznacza, że to jest olej zrobiony w Polsce. To wcale nie oznacza, że jest to olej wyhodowany, znaczy to wcale nie oznacza, że jest to olej zrobiony z nasion uprawianych w Polsce, które nie są genetycznie modyfikowane, tylko istnieje możliwość, że olej rzepakowy sprzedawany w Polsce pod polską nazwą został sprowadzony z Kanady, albo z Australii, albo z Ukrainy, albo z Chin, albo z jeszcze innych krajów, że powstał z nasion genetycznie modyfikowanych oraz na 100% zawiera pozostałości kwasu erukowego, zawiera pozostałości heksanu, to jest rozpuszczalnik, o którym za chwilę opowiem, czyli chemiczna substancja, zawiera pozostałości pestycydów oraz innych chemicznych substancji użytych do wytworzenia tego oleju. To wróćmy jeszcze do tego, w jaki sposób wytwarza się olej rzepakowy. I tu muszę zrobić rozróżnienie na dwa rodzaje oleju rzepakowego. Taki, który jest zdrowszy, ale wciąż niekoniecznie zdrowy i taki, który jest całkowicie bezwartościowy i którego bezapelacyjnie warto unikać. Ten zdrowszy to będzie olej rzepakowy tłoczony na zimno. I podkreślam słowa tłoczony na zimno. Niezależnie z którego tłoczenia, musi być tłoczony na zimno, bo to znaczy, że został wytłoczony z nasion tylko i wyłącznie przy użyciu mechanicznej siły. Czyli po prostu nasionka ktoś, maszyna, prasa, mechanicznie ścisnęła, bez poddawania żadnej wysokiej temperaturze ani dodatkowych substancji. Zostały ściśnięte, wyciśnięty został olej. Olej został wlany do ciemnej butelki, zamknięty, ma krótki okres przydatności do spożycia. W takim oleju jest trochę więcej wartości odżywczych, ale i tak taki olej zawiera dużo kwasów omega-6, do których za chwilę wrócę, bo teraz opowiedzmy, jak wygląda proces produkcji tego oleju rzepakowego. Czyli ten najgorszy, ten, który jest masowo sprzedawany w sklepach i ten, który jest masowo wykorzystywany do produkcji żywności, olej rzepakowy, to jest olej rzepakowy rafinowany, czyli wysoko przetworzony. I ten olej rzepakowy rafinowany jest pozyskiwany zupełnie inaczej niż taki zimno tłoczony. Dlatego, że podczas zimnego tłoczenia
niecały olej udaje się odzyskać z tych nasionek. No bo nawet jeżeli bardzo mocno ściśniesz, to wszystkiego nie wyciśniesz po prostu czystą siłą. I dlatego używa się do pozyskiwania całego oleju zawartego w nasionach rozpuszczalnika, który nazywa się heksan. Heksan to jest bardzo toksyczna substancja, neurotoksyczna, która sprawia, że zahamowany zostaje rozwój układu nerwowego albo powstają różne zwyrodnienia układu nerwowego, więc ma bardzo silny wpływ także na rozwój mózgu i na cały nasz układ nerwowy zarządzający całym organizmem. I robi się to w taki sposób, że nasiona rzepaku po wcześniejszym przygotowaniu zostają zalane roztworem z dodatkiem tego chemicznego rozpuszczalnika, heksanu, który sprawia, że cały olej zawarty w tych ziarenkach po prostu z nich wypływa. Potem ten heksan zostaje odparowany i używa się go ponownie do następnych partii oleju, ale część tego heksanu zostaje. I są badania, które potwierdzają, że w około 35% próbek przebadanych olejów znaleziono pozostałości tej neurotoksyny, czyli tego heksanu. Czyli mamy olej pozyskany pod wpływem wysokiej temperatury i tego chemicznego rozpuszczalnika. Potem ten olej musi zostać dodatkowo jeszcze potraktowany różnymi innymi substancjami chemicznymi, żeby go odbarwić, odśluzować, wyciągnąć z niego zapach, usunąć wszystkie naturalne substancje, żeby pozostał tylko maksymalnie neutralną, jasną, przezroczystą cieczą o jak najdłuższym okresie przydatności do spożycia, dlatego że wtedy taniej jest go przechowywać, rozwozić, może stać na półkach nawet rok i się nie zepsuje. I taki olej ugotowany z dodatkiem heksanu, z dodatkiem żrących kwasów, z dodatkiem enzymów, odśluzowany, wybielony, odparowany, rafinowany, destylowany. To jest ten końcowy produkt, który ma prawie zerowe wartości odżywcze. Dlatego, że wszystkie najcenniejsze substancje odżywcze, czyli takie, które znajdują się tylko w roślinach, rozmaite polifenole, rozmaite substancje fitochemiczne, które sprawiają, że rośliny są takie zdrowe, witaminy, różne pierwiastki śladowe i tak dalej, to wszystko, prawie wszystko, zostaje z oleju rzepakowego podczas tego długiego procesu bardzo chemicznego, odbywającego się w wielkich fabrykach. To wszystko zostaje usunięte. Pozostają śladowe ilości witaminy E oraz witaminy K. A więc jakie są te wartości odżywcze oleju rzepakowego, o których tak dużo się mówi? Śladowe. W jednej łyżce oleju rzepakowego znajduje się trochę witaminy E w ilości 12% z dziennego zapotrzebowania oraz trochę witaminy K w ilości 11% dziennego zapotrzebowania w jednej łyżce oleju rzepakowego. A poza tym nie ma nic więcej. Słyszeliście na pewno, że olej rzepakowy jest bardzo bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz, że omega-3 są największym naszym dobrodziejstwem. Dobrze działają na mózg, na serce, na układ odpornościowy, na działanie całego organizmu. To jest prawda. Olej rzepakowy zawiera kwasy tłuszczowe omega-3. Dlaczego się uśmiecham? Dlatego, że ci, którzy podkreślają wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 w oleju rzepakowym, nic nie mówią o tym, że olej rzepakowy zawiera również kwasy tłuszczowe omega-6 i że jest ich dwa razy więcej od omega-3. A różnica między omega-3 a omega-6 jest kolosalna, dlatego że omega-3 są dobroczynne, wyciszają stany zapalne, uzdrawiają organizm. Tymczasem kwasy tłuszczowe omega-6
wzniecają stany zapalne, czyli prowadzą do tego, że w organizmie mogą powstawać chroniczne, tlące się ogniska stanów zapalnych i jak wskazują najnowsze badania najnowszej medycyny i nauki, te właśnie chroniczne, latami tlące się stany zapalne w organizmie są odpowiedzialne zarówno za epidemię chorób serca w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na świecie, epidemię cukrzycy, epidemię nowotworów, epidemię otyłości i wielu innych chorób uważanych za cywilizacyjne. I one wszystkie swoje pierwotne źródło mają właśnie w tych tlących się stanach zapalnych w organizmie. Olej rzepakowy zawiera dwa razy więcej prozapalnych omega-6 od dobroczynnych omega-3. Mało tego, są badania, w których uważa się, że właśnie olej rzepakowy jest główną przyczyną epidemii, nawet nie tylko oleje roślinne, nie tylko omega-6, ale że olej rzepakowy jest główną przyczyną epidemii chorób serca, cukrzycy, nowotworów i innych chorób, dlatego że olej rzepakowy jest wszędzie i dlatego że olej rzepakowy jest polecany i stał się bardzo popularny. Jest jednym z najlepiej sprzedających się olejów roślinnych na świecie. Jest dodawany w ogromnych ilościach do żywności, więc znajduje się wszędzie. A ponieważ znajduje się wszędzie, to ilość omega-6 dostarczanych z pożywieniem staje się tak wielka, że organizm nie jest w stanie równoważyć ich tymi dobroczynnymi omega-3, których wtedy brakuje, bo przypomnę, dwa razy więcej omega-6 jest w oleju rzepakowym niż omega-3, więc powstają stany zapalne w organizmie, które prowadzą do wielu niebezpiecznych chorób. W 2008 roku w Australii przeprowadzono ciekawe badanie. Naukowcy chcieli sprawdzić, w jaki sposób na stan ciała, organizmu, na nadwagę i otyłość mogą wpływać tłuszcze, których używamy na co dzień. Wybrano więc grupę osób. Oczywiście wszystkie te osoby były zdrowe, wszystkie miały zdrową wagę i wszystkie odżywiały się w zdrowy sposób. Jedyna różnica między nimi była taka, że podczas trwania tego eksperymentu jedna grupa używała masła, druga grupa używała oliwy z oliwek, a trzecia grupa używała oleju rzepakowego. Grupa, która używała masła i grupa, która używała oliwy z oliwek, bez większych zmian. Grupa, która używała oleju rzepakowego, w znaczący sposób przybrała na wadze. I wyniki tych badań są podobne do wyników badań, o których opowiadałam w filmie o olejach roślinnych. Proszę bardzo, oto to badanie. I tu przypomina mi się badanie amerykańskich naukowców z Filadelfii z 2017 roku, którzy postanowili powtórzyć badanie, które zrobili wiele lat wcześniej po to, żeby udowodnić dobroczynne działanie oliwy z oliwek. I podczas tego oryginalnego badania myszy były karmione pożywieniem z dodatkiem oliwy z oliwek i rzeczywiście stwierdzono, że dodatek oliwy z oliwek miał bardzo dobroczynny wpływ na te myszy. Nie tylko miały zdrowsze serduszka, ale też poprawił im pamięć i inne życiowe funkcje. I to samo badanie, dokładnie w taki sam sposób, przeprowadzono jeszcze raz w 2017 roku, tyle że oliwę z oliwek zastąpiono olejem rzepakowym. Po 12 miesiącach, dlatego że tyle trwało to badanie w obu przypadkach, okazało się, że różnica jest gigantyczna, dlatego że myszy wyraźnie przybrały na wadze, były otyłe, miały znacznie gorszą pamięć, gorzej się uczyły i kiedy sprawdzono, jak wyglądają ich mózgi, okazało się, że mają dużo więcej, mają nagromadzenie substancji, która wywołuje chorobę Alzheimera. Czyli podsumowując, zdrowy olej to jest taki, który jest tłoczony na zimno. Szczególnie dobry jest olej lniany, bo jest bardzo bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3. Jest ich 4 razy więcej niż tych innych szkodliwych.
Warto pamiętać przy tym o tym, że olej lniany trzeba przechowywać w lodówce i można go używać tylko do zimnych potraw albo po schłodzeniu tych potraw. Jeżeli chodzi o oleje niezdrowe, to są to wszystkie oleje, które są wysoko przetworzone, czyli rafinowane. Królem rafinowanych olejów jest olej rzepakowy. Olej rzepakowy jest szkodliwy dlatego, że zawiera pozostałości kwasu erukowego, który jest substancją toksyczną. Zawiera pozostałości rozpuszczalnika neurotoksycznego, heksanu. Zawiera pozostałości pestycydów. Zawiera pozostałości innych substancji chemicznych użytych do produkcji tego oleju w fabryce. Zawiera pozostałości pestycydów pochodzące z pól wielkich plantacji, z których zebrano ten rzepak. Olej rzepakowy sprzedawany w Polsce niekoniecznie pochodzi z Polski, dlatego że Polska importuje zarówno nasiona rzepaku, jak i olej rzepakowy i importuje je z krajów, gdzie dozwolone albo niedozwolone, ale szeroko praktykowane jest uprawianie roślin genetycznie modyfikowanych. Oprócz tego olej rzepakowy jest bardzo bogaty w kwasy tłuszczowe omega-6, które mają działanie prozapalne, i uważa się, że nadmierne spożycie kwasów tłuszczowych omega-6 prowadzi do otyłości, chorób serca, chorób mózgu, nowotworów, cukrzycy i wiele innych chorób. I dlatego właśnie w nastroju słonecznym, w kolorze kwitnącego rzepaku serdecznie namawiam Was do tego, żeby olej rzepakowy wykluczyć ze swojej kuchni i zastąpić go zdrowymi olejami, na przykład olejem lnianym tłoczonym na zimno, oliwą z oliwek, extra virgin, czyli też tłoczoną na zimno, olejem kokosowym, który wprawdzie jest tłuszczem nasyconym, ale w niewielkich ilościach jest zdrowy i jest świetny na przykład do smażenia. I jeszcze raz, smacznego, żyjmy długo i szczęśliwie.